Cześć, witam Was po tygodniu i biegało naszych dużo koni i będzie biegało na najbliższy weekend też dużo koni w dużych i ważnych wyścigach. I zaczynamy w sobotę. To był tylko jeden dzień w Warszawie, ale biegało naszych 9 koni i jakby odnotowaliśmy tylko jedno zwycięstwo, ale mieliśmy apetyt na więcej i zaraz Wam powiem, dlaczego to tak wyszło, że wygraliśmy tylko jedną. I sobotę zaczęliśmy tak właśnie. Apollo Los Angeles była faworytką wyścigu. No, jak się okazało, oczywiście po fakcie, to dla niej trochę za krótko, to 1600 metrów. Może ten tor taki był wymagający już jesienny, taki jakie nasze konie lubią, ale trochę za mocne tempo. Aśka narzuciła i klacz końcem stanęła. Może na 2 km przy spokojniejszym tempie byłoby znacznie lepiej. No i Sindicato też manierą Marcela jest to, że on ma nieraz tak, że jak koń nie podąża, to on mu daje galopować takim swoim tempem, nie przymusza go może jakby siedział bliżej na tym zakręcie, to miałby szansę na drugie miejsce, ale ogólnie konie tam kończyły blisko czołówki i wyciągamy wnioski dla Sindicato trochę za krótko i dla Apollo za krótko i następny wyścig musimy gdzieś się zapisać trochę dłużej, czyli 1800 albo 2 km. No i w następnym wyścigu udało nam się wygrać Invisible Angel. Jak sama nazwa mówi, zrobiła nam naprawdę super niespodziankę. I naprawdę z wyścigu na wyścig coraz lepiej biega i może się okazać, że to będzie fajna klacz na przyszły sezon, bo jak jej tak dobrze idzie, a jeszcze widać, że z wyścigu na wyścig progresuje, jak się wzmocni i dojrzeje, to może będzie fajną klaczą na przyszły rok. Śmiesznie, bo nikt jej nie chciał. W zeszłym roku słabo biegała dwulatką, a teraz w ogóle jest całkowicie innym koniem. No i nas cieszy ta wygrana, bo kolejną wygraną zaliczyła w takim dobrym stylu i jakby tak ładnie galopuje, rozciąga się na takiej dynamicznej akcji. Już chwaliłem ją za to i może się podobać. Ozys King się trochę przytkał i za 2 tygodnie będzie biegał. Idzie do poprawki na 1600. Myślę, że tutaj dystans to nie robi jakiegoś znaczenia, tylko jakby sposób rozegrania wyścigu. Tam się złapał z drugim koniem zbyt ofensywnie, przejechany początek, no ale nie ma co się patetyczkować na takich krótkich dystansach. Jakby był mocny i twardy, to by dociągnął, a nie umierał tam gdzieś w połowie prostej, także Ozys King do poprawki. Zobaczymy na 1600, jak się pokaże. I kolejny wyścig. No właśnie, tak już mówiłem w poprzednich cynkach, że nie lubię być takim papierowym faworytem, że już wygrana i tak dalej, i tak dalej. No i jakie wnioski mamy po Black Angel, że po prostu dla niej trochę za długo. Ona też nie lubi, jak jest za miękko pod nogami. I zaczął padać deszcz, to się zrobiły inne trochę warunki, ale klacz naprawdę super przebiegła. No i teraz mamy dylemat, czy będziemy biegali mocnej, czy nie biegamy mocnej. Zobaczymy, jak to
jak ona się będzie czuła jeszcze w następnych dniach, ale zrobiła super wrażenie. No i Blizzboro, tak jak mówiłem, że z tymi niższymi wagami jakoś tam sobie daje radę. Załapał tu się na piąte miejsce i on też tak jakby. To 8-letni koń nigdy nie miał żadnej kontuzji. Dwulatkiem tylko późno wyszedł do startu, bo był taki duży, wyrośnięty i się tam nie zbierał za bardzo, ale później jak już wszystko się udało, to biega nieprzerwanie przez 6 lat i jakby no, to imponuje w takich koniach, takie fajne, żelazne zdrowie i bardzo mi się też podoba, że dalej ma chęci do biegania i teraz jest taki weselszy na treningach i zobaczymy, pewnie go zobaczymy w wyścigu na 1600 w Dniu Wielkiej Warszawskiej. I kolejny wyścig i mieliśmy znowu kolejnych dwóch faworytów, znaczy w trzech wyścigach mieliśmy faworytów i w żadnym wyścigu nam się nie udało wygrać tam, gdzie mieliśmy takich właśnie bitych faworytów. No to już nie dał rady i myślę, że no ciężko go jakby tak ocenić, czy on już nie jest taki świeży, czy po prostu nie pasowało mu tutaj coś, może za mocny trochę początek wyścigu i środek i tam ciężko powiedzieć. No, zgasł na proste i źle to wyglądało w jego wykonaniu i też będzie za 2 tygodnie poprawiał. Znowu jest fajny wyścig na 2 kilometry. Sigismundus za to cały czas to jest trudny koń do jazdy, trzeba go, on nie jest chętny. Cały czas trzeba go pomagać mu i jakby mobilizować do ścigania. No, duże brawa dla Marcela, bo go dał radę upchnąć i go tak dopchnął na drugie miejsce. I naprawdę kolejne drugie miejsce cieszy, bo to też koń, który w tym roku zaczął tak naprawdę się fajnie ścigać i jest taki bardziej ambitny niż poprzednio. Poprzednio był mniej ambitny. No i dzień zakończyliśmy wyścigiem Haruna. No i chyba dla Haruna takie 2 km to jest taki optymalny dystans. Z dobrymi końmi. Znowu jakby nie był tu wymieniany w gronie faworytów, a udało się zająć dobre drugie miejsce. No, pierwszy koń był nie do ogrania, ale z pozostałymi rywalami Haron sobie poradził i jakby, no, zobaczymy. Myślę, że takie jesienne warunki on lubi błoto, że po takim błocie będzie mu lepiej się ścigać. I taka mała uwaga jeszcze, że jak to by był koń trochę jakby potężniejszy, który ma więcej masy, to na pewno by było mu łatwiej zajmować lepsze miejsca. No i tradycyjnie, że to co było, to już jest jakby mało istotne, bo to przechodzi do historii. I teraz kolejne nadzieje, kolejne wyścigi na dobre wyniki i zobaczymy, jak nam się uda w sobotę. Zaczynamy w pierwszej gonitwie. Pierwsza gonitwa już o 13:30, czyli wcześnie, i pobiegnie Edition Limitée. To z francuskiego się tak powinno wymawiać, bo to jest francuska nazwa. I Edition będzie biegała na 1300, to jej trzeci start w życiu, drugi wygrała, w pierwszym się pogubiła. No i to, co mogę o niej powiedzieć, że to jest jedna wielka niewiadoma, że albo będzie szła do przodu, albo gdzieś ten jej pułap się zatrzyma, ale trafiła na takich rywali, powiedzmy trochę lepszych niż ostatnio, ale miejmy nadzieję, że będą w jej zasięgu i że zrobi kolejny mały kroczek do przodu i to już by nas cieszyło. No, trzeci start konia to zawsze jest jakby jedna wielka niewiadoma. To
klacz, która nie biegała dwulatką, późno wyszła do startu i jakby robi teraz fajne wrażenie. I kolejny wyścig to dopiero mamy o 15, czwarta gonitwa po biegni Universe Power. On 3 tygodnie temu biegał we Wrocławiu, wygrał wyścig na 3 km 200, także już ma dystans przetrenowany. Tutaj 2400 to jakby o 800 metrów krócej, to dla niego powinien być ten dystans bułką z masłem. To duży, ciężki koń na długiej akcji i taki silny, biegający siłowo. I no zobaczymy, jakby mu się tu udało, jakby ograć rywali, to by było fajnie. Ale no, jakby zawsze jest jakieś małe ale i wątpliwości, i ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądał ten wyścig i jak będzie rozegrane, i jak będą wyglądały nasze szanse. Na pewno koń się czuje dobrze, tak jak mówiłem, ma przetrenowany już ten dystans i nie powinien zrobić na nim wrażenie 2400. No i w piątym wyścigu niestety musieliśmy wycofać Johnny Double. Ma drobny kłopot z kopytem. Znając życie, to już w poniedziałek będzie zdrowy. Ale niestety teraz nie chodzi czysto i nie możemy takim koniem biegać. I musiał zostać wycofany, a szkoda, bo to taki wyścig czekaliśmy dla niego parę tygodni, żeby mógł się tutaj pokazać. No ale co zrobić, takie niestety z końmi tak jest, że w najgorszym momencie przychodzą jakieś nieoczekiwane niespodzianki. I pobiegnie Serpention. No właśnie, ja go tu zapisałem grupę wyżej. To jest dla niego za długi dystans, ponieważ nie ma trzecich i drugich grup na średnich dystansach dla koni starszych. I jak ja go tu zapisałem, to się okazało, że został dorobiony taki wyścig, ale już było bez sensu jakby go stąd wycofywać i zapisywać drugi raz po tygodniu, bo już niech biegnie. No i pocieszające jest to, że dwa konie są wycofane i nie będzie biegał za darmo, tylko za jakiś tam nędzny grosz. I no zobaczymy, jakby się udało. On chyba nigdy w życiu nie biegał takiego dystansu, ale to stary, doświadczony koń. I jakby go się udało ułożyć w tym dystansie, to może stać go na jakąś niespodziankę, ale raczej na niedużą niż dużą niespodziankę. No i Jerash i słuchajcie, tu nie będę mówił o jego dyspozycjach, predyspozycjach, bo już wszyscy wiedzą, on biegał 5 razy. I jest taka teoria, uwaga, był 3 razy trzeci i 2 razy drugi. I matematycznie rozgryzając ten rebus, to albo jest 3 razy trzeci, 2 razy drugi i raz pierwszy, czyli teraz wychodzi, że powinien wygrać. Albo drugi matematyczny rebus jest taki, że był 3 razy trzeci i teraz będzie 2 razy drugi, a w następnej kolejności dopiero będzie teraz 3 razy drugi, a w następnej kolejności 3 razy pierwszy. Także mam nadzieję, że wam tego nie zagmatwałem, ale generalnie mamy szansę to wygrać, jak zresztą zawsze w jego przypadku, bo on jakby zawsze ma szansę wygrać, ale zawsze mu coś nie wychodzi, bo ktoś go tam ogra. Ale miejmy nadzieję, że wyczerpał już limit tych trzecich i drugich miejsc i mocno trzymamy za niego kciuki. Mam nadzieję, że jak ktoś będzie chciał zagmatwany rebus matematyczny rozwiązać, to można zastosować do tego jakiś wzór.
kotangens albo tangens. Bo nikomu się nie przydaje jak dotąd i tu w życiu. Tangens i kontangens jest niewykorzystywany nigdy. Nikt go nigdy poza szkołą nie wykorzystywał, a tu można wykorzystać w typowaniu Jerasza. No dobra, to już koniec żartów. Przechodzimy do niedzieli, już całkiem poważnie. Pobiegnie Farhat, no pod dużą wagą, bo pobiegnie po 64 kilo. To jest czwarta grupa, pobiegnie grupę niżej. No i znowu trafił tutaj na francuskie dobre konie. Będzie mu ciężko tutaj powalczyć, ale cały czas utrzymuje dobry poziom, dobrze się czuje. Jak mu jakby się wszystko poszczęści i ułoży, to jest w stanie tutaj powalczyć o dobrą lokatę. I no właśnie to jest taki dzień arabski, same nasze Araby biegają w gonitwie czwartej. Pobiegnie Flagerta, to jest taka trzyletnia klacz, która ostatnio wygrała. Daliśmy jej no prawie 2 miesiące odpoczynku i no na pewno jest wypoczęta, taka rozstresowała się. I mamy nadzieję, że będzie na świeżości tak dobrze biegała i będzie widoczna tutaj w tych 5 klaczach. I to jest wyścig kategorii B. I no, każde miejsce, każdy koń ograny w tym wyścigu to jest dla nas duży sukces. Tak bym się wyraził i zobaczymy, jak to się skończy. Chciałbym, żeby ograła aż 4 te konie tutaj w tym wyścigu. I następny wyścig to nagroda Oaks. No i też ciężko jest jakby, bo mi jest przynajmniej ciężko mówić o szansach tych koni, bo to jest jedna wielka niewiadoma. Tu klacze idą różnymi ścieżkami i ten Oaks zawsze jest takim magicznym wyścigiem. Rzadko kiedy się zdarza, że taki w 100% liczona klacz wygrywa i zawsze się coś może wydarzyć i jakby my też tak z pokorą do tego podchodzimy w wyścigu. Na pewno Ejda zrobiła dobre wrażenie i w Janowa, i w Derby. Też ma przetrenowany dystans już doskonale i odpoczywała od Derby 2 miesiące i jest taka wypoczęta, świeża. Miejmy nadzieję, że to zaprocentuje u niej. Miała ciężką wiosnę, z ogierami tam się ścigała na dobrym poziomie. Nie traciła dużo do czołowych ogierów rocznika, także jest taką papierową faworytką i zobaczymy, jak się wiąże z tego zadania. I formuła pobiegnie z numerem 5. Ta znowu była ciężka, gruba i ma inny tryb przygotowania i musi biegać. Dużo biegała. Ostatnio wygrała na dystansie 1800, ale też ma przećwiczony dystans, bo biegała w Janowa. Także no, są takie te dwie klacze przygotowane do tego startu i zobaczymy, jak się tutaj zaprezentują. No i Omena, która po dłuższej przerwie dopiero wyszła 3 tygodnie temu do startu i teraz będzie biegała właśnie Ox i zobaczymy, jak sobie poradzi. Jakby w stosunku do niej nie stawiamy żadnych poprzeczek. Pobiegnie tyle, ile będzie mogła i zobaczymy, jaki to wyjdzie, bo ostatni start miała nieudany, ale jakby skończyła zdrowo, tam się nic nie stało, wszystko było ok. I zobaczymy właśnie, jak w tym oksie z klaczami się pokaże. I dzień kończymy nagrodą Michałowa, pobiegną 2 nasze konie
Wielki Dakrys jest faworytem, ale tu naprawdę zebrały się dobre konie i wszystko będzie zależało od formy. Czy Dakrys nie zjechał już z formy, bo od wiosny prezentuje się super, jakby ma prawo być zmęczony, ale miejmy nadzieję, że jeszcze ten czas zjazdu formy nie przyjdzie teraz, że jeszcze wytrzyma dłużej. I na pewno wydłużenie dystansu, jakby był elastyczny, to na pewno to na jego korzyść działa. No i mamy nadzieję, że pobiegnie w takim stylu jak w Nagrodzie Europy czy w poprzednim wyścigu, to jakby ma szansę tutaj być naprawdę bardzo blisko rozgrywania tego wyścigu. Groźny będzie Linda Sanakin, który ostatnio no, z bardzo dobrej strony się pokazał i po powrocie, że tak powiem, z jakiegoś takiego kryzysu, no, wystrzelił z formą i może być naprawdę groźny. No i dobra, ja tu gadam o najgroźniejszym rywalu, a tu też jest inne, są inne konie, które również mogą być groźne i teraz na jesieni się robią jesienne warunki i w myśl przysłowia, że forma bije klasę, już teraz jesienią będą biegały te konie, które łapią formę, które nie są zmęczone sezonem. I mamy właśnie nadzieję, że nasz Fragnar, który też od derby nie biegał, odpoczywał, nic mu nie było, tylko daliśmy mu taki czas na relaks, na spokojną pracę. No właśnie, trochę nabrał na siebie, widać było też tą wiosnę po nim, taką ciężką i to duży, fajny koń, ale jakby myślimy już o przyszłym roku i nie chcieliśmy go tak eksploatować, a zobaczymy, może na takiej świeżości Fragnar się pokaże z dobrej strony i nas czymś tutaj zaskoczy. I to by było tyle. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia za tydzień. Hejka.